Hejo, tutaj Lisiczka i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Seasons After Fall, pory roku po jesieni. Spodobała się wam, przynajmniej części z was, tych, która zaczęła to oglądać, ta gierka. Według mnie jest naprawdę świetna. Lubię takie gierki z klimatem. O, maleńki licek wskoczył. Wiecie co? Ustawienia. Kontrole, okej. AWSD, spacja. A, dobra, prawym. Zapomniałam. A, dobra, tak to działa. Okej. Czekam na narratora, żeby mi powiedział, co mam robić. Okej, zmienię na zimę. A, dobra. Nie wiem po co mi to, ale okej. A zrobiłam sobie śnieżynkę. Taką maleńką mi w ogóle. Normalnie narrator, jak gdzieś się kupiłam, mi mówił, co mam robić. Tak? Szkoda, że nie działa to już na szczekanie. Fajnie by było, jakby działało dalej na szczekanie. Że mogłabym sobie szczeknąć i by mi samo z siebie zmieniło na następną porę roku. Ale spoko, tak też dam radę, będzie mi trochę ciężko. W ogóle dostałam dużo komentarzy, co mogę zrobić i jak mogę to zrobić, żeby mi lepiej szła gra, ale... tak jakby do tej pory zapomniałam. Halo? Listen, can you hear that? It sounds like insects, doesn't it? I bet you won't find any here, or even the smallest animal. No, the plants are making that noise. Posłuchaj, czy możesz to słyszeć? Brzmi jak robaki, prawda? Założę się, że nie znajdziesz tu żadnych, ani żadnych małych zwierząt. To rośliny robią takie dźwięki. To będzie wiosna, tak? A, nie mogę tam iść, okej. A tutaj na dole? Tu chyba nie byłam. Wow, ale się odbijam. Okej, dobra, znalazłam drogę. Udało mi się. To tylko 3 minuty trwało. Nie jest tak źle. Okej. Pit. To nie jest jakaś nura? Nora, nie nura. Próbowałam powiedzieć dziura i nora jednocześnie i takie coś wyszło. I chyba będzie potrzebna zima. Okay. Well done, little seed. You have now mastered how to use the power of the seasons. What a stroke of luck! The third guardian is just beyond this cave. So, little seed, off you go. No time to waste. Brawo, małe nasionko. Teraz już jesteś mistrzem w używaniu wszystkich pór roku. Co za zbieg okoliczności? Trzeci strażnik jest tuż za tą jaskinią. A więc na co czekasz? Ruszaj w drogę! I coś tam jeszcze było. Jeżeli
chcecie dokładnie wiedzieć, co tam było mówione, to, to wiecie. Wow. O, tutaj będę czegoś potrzebowała. A przy okazji martwiłam się trochę, że... Martwiłam się trochę, czy ta gra się za szybko nie skończy, ale po pierwsze ktoś mi podpowiedział, że tak naprawdę gra się zaczyna dopiero po zebraniu wszystkich czterech fragmentów. Ups. Okej. Tutaj się nie dostanę. Słyszeliście to? No, po pierwsze... Kurde. Po pierwsze, ktoś mi to napisał. Bardzo dziękuję za ten komentarz. A po drugie... Odblokowałam aż 3 osiągnięcia. A po drugie sprawdziłem sobie w ekranie tytułowym i piszę tam, ile procent gry już udało mi się przejść. Dla mnie jest to 15%. Było na początku. Jeżeli założymy, że zdobycie wszystkich czterech części roku zajmie nam nawet i do 30%, no to dalej mamy całkiem sporo. No to cię mam. Wow. O, juju. Jaki lisio. Na razie się jeszcze nie muszę martwić, prawda? Okej. A, chyba kumam już, co muszę zrobić. Skoczny ten lis, nie powiem. Matko. Czy ja właśnie zniszczyłam skały i wszystko tym maluchem? Okej. Nie. Jedyne, z czym mi ciężko, ale tylko troszeczkę, to to, że nie ma... To to, że nie ma powiedziane konkretnie, w którą stronę mam iść. Nie jest taka bardzo liniowa ta gra. I się gubię. Nawet nie przeszkadza mi to w samej grze, ale po prostu się gubię. Dobra. Jeszcze raz ten. Hop. Hop. I hop. Okej. I hop. Uff, udało się. Wstawaj, maluchu. Nie! Wracaj! Wracaj! Zeskoczył. Miejmy nadzieję, że go nie potrzebowałam. Chociaż chyba tędy by nie mógł wskoczyć. Muzyka mi się nie podoba. Czemu ona jest taka dziwna i creepy? Tam nie doskoczy, czyli jednak poczuwałam tego gościa. Co teraz?
Gdzie mi uciekasz? O! Wow, okej. Okay. Czyli nie zrobiłam jednak źle. The gap down below is much wider than it looks. I'm not sure if your fox can jump far enough to get across. Ta dziura na dole jest o wiele szersza niż się wydaje. Nie jestem pewna, czy wy lisy potraficie skakać na taką szerokość. Wow. Czym jest ten strażnik? Nic tu nie ma. Okay. Coraz lepiej mi przynajmniej idzie ogarnianie tych pór roku. O, tu jest. A to coś, co tu jest obrzydliwe. Przecież był tutaj, tak? I co, i wpadł i się utopił? Dziwne. A, no tak. Okej, czyli one... Potrzebuję zimy, żeby on mi przeszedł po lodzie, a nie się utopił, tak? A, no tak. A, z niego wyrastają grzyby. Okej. Okay. Jak ten lisek przerażająco wygląda. Wow. From what I've seen, you're not easily put off. You're right. If you can't solve a problem with brute poor force, use your head instead. Z tego co widzę, nie poddajesz się łatwo. Masz rację. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić siłą, użyj swojej głowy. To jest bardzo mądre stwierdzenie. Dobra, zajęłam się gonieniem. Też będzie? Nie. Myślałam, że tutaj. Fireflies. That means you're close to the exit. If they allow you to pass, of course. Świetliki, to oznacza, że jesteś blisko wyjścia. Jeżeli pozwolą ci oczywiście odejść. Gonią mnie. Dziwne te świetliki. Czemu tu skały latają? Może tu? Nie. No chyba nie utknęłam. Nie! Dobra! Kumam, muszę cię tu zamknąć. Okej, okay. Zamknęłam je. Nie zadziałało.
Okej, okay. I tu jeszcze jeden. Dlaczego one się zrywają? A, dobra, kumam. Tu jest pokazane, jak je muszę zrobić. Od dołu muszę zacząć. Okej. Okay. Okej. Okay. A, czyli otwieram konkretne drogi, okej. Okay. Udało się. Zrobię od razu może tą drugą. W drugą stronę po prostu. Okej. Raz, dwa i trzy. No, sięgniesz. Okej. Jej, działa! Jednak jestem mądra. Radzę sobie w prostej, logicznej grze. Dobra, świetliki, wykorzystałam was tutaj. Co dalej? A, może być otwarte tylko jedno na raz. Kurde! No chyba żartujecie. Dobra. Ting, ting, ting. Myślałam, że mogą być obydwa naraz otwarte. Ja się tak męczyłam, żeby mieć już gotowe na przyszłość i okazuje się, że niepotrzebnie. Kaskady. Okej, okay, mogę sobie przepłynąć. Aha, no tak, nie mogę. Ja jestem już na zewnątrz. Co jest? This river was full of salmon back then. But they're extremely rare today, and I think I know who's responsible. Kiedyś było bardzo dużo łososi w rzece, ale teraz prawie ich nie ma. Są naprawdę rzadkie. Myślę, że wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Co to jest? Tam na jesień. Myślałam, że mogę coś z tym zrobić. O, jaka rzeka. Nie wygląda zdrowo. Okej. Wow! Wow. Czemu wszyscy ci strażnicy są takimi świetnymi i w ogóle, a... Wiosna! Ładnie! Czekaj, chcę wrócić. Czekaj.
Czy ja powinnam zatapiać wszystko wodą? Dobra, zrobiłam powódź. Muszę sprawdzić, jak działa ta, ale najpierw potrzebuję trochę zimy. Powiada mi, ale... ja się mam tam dostać? Teraz nie mogę dołem? Nie. Na lato jest mniej wody, bo wyparowuje, a na wiosnę jest jej więcej. Dobra. Dziękuję. Co jest? No chodź. No muszę to teraz zamienić. No, chodź ze mną. A się zastopowało. Przez te jaskinie będziemy musieli jeszcze raz przejść, co? Mogę biec tak wiosennie. Dobra. Cześć, maluszki. Potrzebuję was tutaj. Tutaj. I tutaj. Widzę, że umiesz. Ja nie mogę. Muszę czekać. Odprowadzimy nasionko i będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że mi to dosyć szybko zejdzie. Okej. A... Dobra, potrzebuję najpierw zimy, żeby się stąd wydostać, a potem jesieni, żeby... Jak zrobię wiosnę? Nic się nie stanie z tym. O nie! Kurczę. Dobra. O, wróciłeś. Dobra. Muszę go chyba sprowadzić dołem. Czekaj, gdzie idziesz? No, szybciej. Ale urosnął. O, mam wiosnę. Potrzebuję zimy. Później potrzebuję jesieni, żeby się wydostać. The third fragment. It was almost too easy. The Guardian of Spring can't have put up much resistance. You should have seen it before. Always ready to play and frolic among the waterfalls. We used to get along really well. But it's grown listless over the years, like the other guardians. Very sad. But that's how it is. As powerful as they are, the Guardians have their weaknesses too.
wszystkim więcej chodzi o to, że poszło nam łatwo ze zdobyciem tego fragmentu. Prawie za łatwo. I że strażnik chyba też musiał się zestarzać, bo o to chodziło. Że powinniśmy go kiedyś zobaczyć. Kiedy pływał wokół wodospadów i bawił się ze wszystkimi, że wszyscy tak fajnie się dogadywali. Okej. I że wszyscy bardzo dobrze się dogadywali. Oraz, że teraz jest już inaczej, ale że wszyscy mają swoje słabości. I takie po prostu jest życie. O, ja cię kręcę. Nie! Dobra. Wiem, co muszę tutaj zrobić. Okej, wiosna. I jak podrośnie, to zima. Okej. Dobrze, że mam na takie nasionko, które mnie prowadzi, bo kurczę, nie dałabym rady. Sama prze... O nie. O nie. O nie. O nie, wszystko od nowa. Dobra, grzyby rosną na jesień, dlatego grzyby tutaj. Dobra, tu jeszcze sięgnę. Za dobrze mi szło, nie? O, ja cię kręcę. Już myślałam, że... że za wcześnie skoczyłam i spadnę. Okej. Dobra. Przełączę od razu na jesień, bo wiem, że trzeba będzie. Okej, raz. Nie! I nacisnęłam spację. Dobra. W tym momencie kończymy ten odcinek. W następnym doprowadzimy nasionko i zaczniemy poszukiwania kolejnego, bo mam dosyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja teraz się z wami żegnam. Powrócę, jak będę w tym momencie u góry, przed skokiem na grzyba. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!